Czarne chmury nad drugą największą giełdą kryptowalut. Czy Binance chce zniszczyć konkurencję? Analitycy jednego z największych banków USA zaczynają twierdzić, że Bitcoin może być nowym safe haven. Spekulacyjne wzrosty na Matiku oraz nowe partnerstwa, które mogą mieć wpływ na wzrosty właśnie na tej kryptowalucie. Indeks dolara spada i Bitcoin spada. Dlaczego? Co się dzieje? Gdzie jest ta odwrotna korelacja? Bitcoin realizuje zakładany scenariusz z piątkowej analizy. Co dalej z ceną bitcoina i innymi kryptowalutami, czyli poniedziałkowa analiza rynku kryptowalut? Wystartowała również nowa seria krypto long term czy spot trading, ale do tego przejdziemy sobie w dalszej części tego materiału. Cześć z tej strony Łukasz, witam cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. Jak co powiedzieć, jak najnowsza analiza rynku krypto, omówimy sobie aktualną sytuację na Bitcoinie. ETH DOTA zobaczymy co na DXY'u. Potencjalne scenariusze dla Bitcoina ETH DOTA i wybranych altcoinów przez Was w komentarzach w piątkowym materiale. I zobaczymy sobie również, jakie altcoiny wybraliście w wczorajszym materiale i piątkowym materiale. Czy wczoraj jakieś altcoiny wypisywaliście w właśnie tym konkursowym materiale? Za chwilkę sobie do tego wrócimy, omówimy sobie, ponieważ właśnie od wczoraj wróciły, znaczy wróciły. Rozpocząłem cykliczne dla Was konkursy. O czym będzie w dalszej części? Pojawi się materiał, w którym szczegółowo to obawiam. A w trakcie trwania tego filmu pojawi się pytanie, na które możecie odpowiedzieć w komentarzu, dzięki czemu będziecie mogli wziąć udział właśnie w tym konkursie, o którym będzie. Mowa. Właśnie dostałem informację, że nagranie odnośnie tego, w jaki sposób możecie dostać się do darmowej grupy, jest już dostępne na moim darmowym kursie. Ale o tym też w dalszej części tego filmu. Także zostańcie koniecznie do końca. Dużo się dzieje, dużo wiadomości, dużo ciekawych wiadomości i ciekawe analizy. Także lecimy z tematem. Short Krypto Newsów, zobaczymy, co tam w świecie krypto słychać z ostatnich dni. Zanim do tego przejdziemy, zachęcam Was do zapoznania się z wczorajszym materiałem w którym właśnie wystartowałem z nową serią, z nowym eksperymentem, który dla siebie będę sprawdzał, a szczegółowo omawiam go właśnie w wczorajszym materiale. Tam również macie pytanie konkursowe i każdy materiale możecie wziąć udział, dzięki czemu macie zwiększać swoją szansę na wygranie nagród, ale granami między innymi będą kryptowaluty, rabaty oraz moje kursy edukacyjne. Dobra, zaczynamy. Lecimy z tematem. Zacznijmy od tego, co się dzieje z giełdą FTX. I co robi giełda Binance? Być może już doszły Was suchy, ponieważ wczoraj wieczorem było o tym głośno i na Twitterze i latały informacje po różnych porach o tym, że giełda Binance chce sprzedać wszystkie swoje tokeny FTX, które dostała od giełdy, od giełdy FTX o wartości ponad 2 miliardów dolarów. No i wczoraj wiele osób zaczęło pisać i spekulować o tym, że może FTX podzielić. Los Luny. Jak możemy przeczytać właśnie w tym artykule, co ciekawe, ponieważ wiele osób spekulowało właśnie wczoraj spadki na FTX, ale chyba nie doczytały, że właśnie z tego, co tutaj wypisał zresztą CZ na swoim Twitterze, również wspomniał tutaj o Lunie, ale zaraz wróćmy, żebyśmy to chronologicznie sobie ułożyli, że chce sprzedać te kryptowaluty nie od razu, aby nie załamać rynku, ponieważ sprzedaż 2 miliardów Tokenów od razu, znaczy dwóch tokenów o wartości dwóch miliardów, rzucając na rynek go od razu, załamałby cenę i tak naprawdę nie zarobiłby tylu tych dwóch miliardów dolarów, bo nie ma takiego popytu, aby sprzedać to od razu, więc on chce upłynąć te tokeny najbliższe kilka miesięcy, aby właśnie nie załamać rynku. Mógłby to być czarny łabędź, który spowodowałby ogromne spadki. Zła informacja to jest zła informacja, tak w zasadzie. Ale gdyby chcieli to zrobić od razu byłoby ciężko No i pytanie właśnie, czy Binance chce zniszczyć swoją konkurencję Swoją największą konkurencję tak naprawdę Według CZT oczywiście poczynania giełdy Binance nie mają na celu tutaj Jak wiele osób spekuluje Zniszczenia swojej konkurencji No ale przecież oczywiście nie napisałby Sprzedajemy tokeny FTX po to, żeby utopić tą giełdę, aby mieć monopol na rynku krypto Logiczne, że takie rzeczy się nie pisze, ale no na logikę, skoro podaje taką informację, a wie jaki ma wpływ jego info Po jego wiadomości, po jego Twitterze cena spadła od razu o 10% I według tego, co tutaj możemy przeczytać, jeżeli chodzi o informacje od właściciela Binance'a Dostrzegł on tutaj podobną sytuację, jaka miejsce miała, jeżeli chodzi o Lunę. Czyli po prostu nie było pokrycia, a sama giełda po prostu nie ma pokrycia w stablecoin'ach czy w US. D, czy w innych akcjach, co może negatywnie wpłynąć na potencjalne dalsze ruchy i przyszłość samej giełdy. Dlatego, jak twierdzi CZ, chce uniknąć ryzyka i po prostu upłynić te tokeny, które posiadają. Almeda Research chciała, zaproponowała odkupienie wszystkich tokenów od Binance po cenie 22 dolary. Jeśli by tak było i faktycznie Almeda odkupiłaby tokeny od Binance Ponad 50% wszystkich aktywów stanowiłoby właśnie FTX, tokeny FTX Co nie jest zbyt dobrą wiadomością patrząc na to, że mogą sobie dodrukowywać te FTX I tak naprawdę sztucznie pompować jego cenę I właśnie taką zależność zauważył CEO platformy Swan Bitcoin Cytując, to fascynujące, że większość kapitału netto w biznesie Almeda to w rzeczywistości własny, centralnie kontrolowany I drukowany z powietrza FTX I właśnie dlatego prawdopodobnie CEO Binance Zdecydował się po prostu na sprzedaż Tych aktywów Na czym po prostu Zarobi i będzie miał Spokój, a konkurencja padnie Tutaj należy jeszcze dodać odnośnie Tej całej sytuacji Jak możemy przeczytać na Twitterze Ponoć Giełda FTX zachowuje się nie fair wobec Innych graczy na rynku Stąd też taka decyzja samego właściciela giełdy Binance. OK, przechodzimy dalej. Już teraz możesz odebrać darmowy kurs z dostępem do darmowych grup na Telegramie. W których będą pojawiały się niektóre moje prywatne analizy na wzrost i spadki oraz spot, które w standardzie są dostępne tylko i wyłącznie dla moich partnerów edukacyjnych. W darmowym kursie dowiesz się, jak zacząć zarabianie na rynku kryptowalut, jak kupować i sprzedawać kryptowaluty na giełdzie Binance, jak tradować na giełdzie Bybit, dlaczego wybrałem właśnie tą giełdę do tradingu na wzrost i spadki. Instrukcja krok po kroku. Znajdziesz tutaj również elementy związane z analizą techniczną. Odbierz darmowy kurs. A w nim znajdziesz również informacje jak możesz dołączyć właśnie do omawianych darmowych grup. Aby to zrobić wbijaj na mojego instagrama łukaszpacholski.pl I ważne abyś zrobił to, zrobiła to z mojego linku, który znajdziesz pod każdym materiałem. Dlaczego? Ponieważ w internecie pojawiają się oszuści, którzy pode mnie się potrafią podszywać. I mogą próbować cię oszukać. Więc koniecznie obserwuj mój profil, abyś miał, miała pewność, że właśnie to jest moje oficjalne konto. Dodatkowo, na moim Instagramie pojawiają się również ankiety, w których macie do wyboru dodatkowe analizy wybranych przez was altcoinów. Więc, więc warto obserwować mój profil, aby czynnie brać w tym udział i mieć dostęp do kolejnych analiz. A przy okazji, również możesz obserwować moje wyniki oraz moich partnerów edukacyjnych. W razie pytań, wiesz co robić. Myślę, że bardzo dobra informacja, patrząc na przyszłość Bitcoina i adopcję kryptowalut, płynie właśnie od Bank of America, gdzie jego analitycy zaczynają widzieć w Bitcoinie safe haven, które zaczyna mieć właśnie tą korelację, o której rozmawialiśmy w tym materiale, znaczy odwrotną korelację do indeksu dolara, tak jak jest to na złocie. Co znacznie mogłoby wpłynąć, na ustabilizowanie rynku i mniejsze ruchy, ale czy to pomoże Bitcoinowi i całemu rynku kryptowalut na dojście i zrobienie nowej hossy? Spekulacyjnie rozmawialiśmy o tym w tym materiale, więc jeżeli tego nie oglądaliście, zachęcam Was do zapoznania się i będziemy to właśnie sprawdzać co jakiś czas, w jaki sposób, tak jak wspomniałem, omawiamy to w tym materiale. A jak wiemy doskonale aktywa deficytowe jakim jest złoto, czy chociażby Bitcoin, doskonale dają sobie radę podczas recesji i trudnych czasów na rynkach finansowych, które niewątpliwie są przed nami. Oczywiście na tą chwilę według wielu inwestorów, wielu ludzi, wielu znawców jeszcze rynek kryptowalut jest za małym rynkiem, aby uznać Bitcoina za safe haven zbyt spekulacyjnym, ale kto wie, czy to się nie zmieni w najbliższym roku, w najbliższych dwóch latach, wszystko jest przed nami. W ostatnim czasie mogliśmy zobaczyć bardzo fajne wzrosty na Matiku, co zresztą sam dla siebie tutaj też wykorzystałem, ponieważ jest to jeden z projektów, który jest u mnie w produkcie spod premium. Jeden z moich topowych projektów, jeden z ulubionych projektów, w którym widzę duże możliwości, jeżeli chodzi o potencjalne zyski. I świadczą chociażby o tym partnerstwa i jak radził sobie właśnie. W obecnej bescie, jak zauważycie, to bardzo szybko po spadkach. Akurat ci pokażę wam Matika na wykresie, dlatego że mam tam pozaznaczone swoje poziomy, jest to, tak jak wspomniałem, kryptowaluta z produktu Spod Premium, więc analizy jego nie udostępniam tutaj publicznie, tylko i wyłącznie dla moich partnerów edukacyjnych, ale jest to kryptowaluta, która możecie sobie zobaczyć na wykres, że bardzo szybko odbijała po spadkach i robiła najlepsze wyniki, jeżeli chodzi o ruchy i odbicia. Zdecydowanie bardziej lepiej radziła sobie od Bitcoina, ETH czy innych altcoinów. Niedawno mogliśmy usłyszeć o kolejnym partnerstwie z Instagramem, a jak wiemy, Instagram, czyli Facebook, jest to jedna z największych firm w USA. Co zdecydowanie jest kolejnym newsem, który pokazuje nam, jak adopcja kryptowalut idzie w dobrym kierunku. W zeszłym tygodniu w środę, kiedy ruszyła seria krypto info newsów, short newsów Rozmawialiśmy na temat Doge Coina I tego jak cena była pompowana w ostatnich miesiącach przez Elona Muska w jego Twitterach, znaczy po jego Twitterach No i ostatnio również mieliśmy Te wzrosty na Doge po tym jak Doszła informacja na koniec października o tym, że Elon Musk przejmuje Twittera już całkowicie Doge wystartował, potem pojawiła się informacja o tym, że Twitter będzie tworzył Prawdopodobnie będzie tworzył swój własny portfel kryptowalut, a w momencie, w którym pojawiła się informacja o tym, że jednak wstrzymują pracę, nagle docz zaczyna spadać niedużo, bo o 10%, ale jednak, jak widzicie, właśnie tego typu coiny są bardzo niebezpieczne. Ok, można sobie powiedzmy pospekulować, ja to będę robił dla siebie na przykład, ale właśnie niedużym kapitałem, ponieważ wszystko tutaj może się wydarzyć. Ta krypto nie ma pokrycia, nie ma pokrycia w niczym tak naprawdę, oprócz w tym, że pompuje ją Elon Musk. Natomiast możemy przeczytać, że Elon Musk ma pomysł na użyteczność Doge Coina, co niewątpliwie, jeżeli tak by było i faktycznie wprowadziłby Doge jako płatność na, za chociażby za Tesla, czy za płatność na Twitterze, jego użyteczność wtedy rośnie i faktycznie mogłaby być to ciekawa kryptowaluta na przyszłość. Jak skutecznie analizować rynek kryptowalut, aby zarabiać na wzrostach i spadkach oraz wiedzieć kiedy kupować i kiedy sprzedawać swoje kryptowaluty, tego uczę w moich kursach. Inwestycja w wiedzę wypłaca najlepsze odsetki i jak widzisz skuteczność moich analiz oraz zagrywek jest na bardzo wysokim poziomie, co możesz zweryfikować tutaj na YouTubie czy na moim Instagramie. Analizy, które widzisz na moim kanale na własne potrzeby tradingowe i dla partnerów edukacyjnych, robię na podstawie wiedzy, którą przekazuję w moich pełnych 6-miesięcznych kursach zaawansowanych, gdzie krok po kroku od podstaw uczę, jak skutecznie analizować i zarabiać na rynku kryptowalut. Po ukończeniu jednego z pełnych kursów lub kiedy opanujesz już strategię i będziesz potrafił, potrafiła samodzielnie analizować rynek, powiem ci, jak uzyskać środki do tradingu. W wysokości od 5 do nawet 300 tysięcy dolarów. Możesz również zacząć od kursów miesięcznych z analizy technicznej czy analizy technicznej rozszerzonej. A co ważne, aby przyspieszyć Twój proces edukacji, do każdego kursu otrzymujesz również dostęp do mojej grupy, gdzie dzielę się swoimi pomysłami na tej, analizami na wzrost i spadki, update'ami rynku oraz spot w zależności od wybranego stopnia zaawansowania i od wybranego kursu. Koniecznie również sprawdź produkt Spot Premium, którego celem jest pomnażanie wybranych topowych projektów, jak wprowadzonej przeze mnie nowej serii na kanale. Wszystkie kursy masz możliwość kupienia na raty w złotówkach. Natomiast jeżeli chodzi o pełne kursy edukacyjne Smart Money i Smart Money Pro, Masz możliwość również kupienia na raty w USDT. Tutaj więcej informacji udzielę ci na pliffe. Także, w razie pytań, kontaktuj się ze mną na Instagramie. Dokładny opis wszystkich kursów oraz przypisanych do nich grup znajdziesz w zakładce kursy. Także do zobaczenia, do usłyszenia i lecimy z dalszymi analizami. OK, przechodzimy do analizy Bitcoina. Zaczniemy jednak od DXY. Co tutaj się wydarzyło od ostatniego tygodnia? Pamiętacie wyznaczone strefy, gdzie cena reagowała i mieliśmy również zawrotkę? W zeszłym tygodniu DXY doszło do strefy podażowej, którą wyrysowałem już Wam w wcześniejszych materiałach. To znaczy, chyba o niej rozmawialiśmy. Tak, rozmawialiśmy o niej. Na pewno informowałem moich partnerów zdecydowanie wcześniej, jeżeli chodzi o tą strefę. Spadki na DXY zaczęły się w piątek rano. A w piątek rano również zobaczyliśmy wzrosty na Bitcoinie, więc ładna była tutaj ta odwrotna korelacja, o której mówiliśmy. I w tamtym materiale piątkowym zresztą, pamiętacie, nie ten film, nie ten film, ten film tutaj, mówiłem o tym właśnie, że Bitcoin zaczyna wracać do poziomów sprzed Fed, i że zagrywam tutaj pozycję na wzrosty, którą mogliście obserwować w short Tutaj oraz na moim Instagramie Informowałem Was właśnie o tym, że spodziewam się dojścia ceny do Pierwszego poziomu, właśnie tutaj był Take Profit Zostało to zrealizowane No i ciutka zabrakło do drugiego Take Profitu Co tutaj się jeszcze dalej wydarzyło, jeżeli chodzi o samego Bitcoina To fałszywa flaga, to znaczy fałszywe, znaczy nie fałszywe wybicie tylko Wybicie dołem z flagi W trendzie zostałem fajnie przez weekend tutaj cena chodziła Właśnie w tej fladze i można było się spodziewać kontynuacji ruchu tego wzrostowego do strefy podażowej, o której rozmawialiśmy wcześniej, gdzie oczekiwałem, do której oczekiwałem właśnie ruchu, skąd liczyłem właśnie na potencjalny spadek, tak jak rozmawialiśmy do tych poziomów wyznaczanych w poprzednich analizach, czyli mamy ten czarny box, na chwilkę powiększmy tutaj trochę. O, mamy czarny box, czyli okolice 19,700, i jest to właśnie ten najniższy poziom. Dokąd według mnie cena może spaść, aby zachować jeszcze ten ruch wzrostowy, w którym jesteśmy. Oczywiście tutaj mamy ten podwójny lokalny dołek, i byłoby to niebezpieczne. Wybicie tego dołka, chyba że knotem i cena by szybko wróciła, dawałoby to jeszcze oznakę na potencjalne dalsze ruchy wzrostowe. Natomiast jeżeli cena by nam nie wróciła już powyżej wtedy 2400 Byłoby to kiepskim prognostykiem na dalsze ruchy wzrostowe A raczej na kontynuację spadków I wtedy dalej te 17000 jeszcze jest w grze Ja powtarzam cały czas, że dalej jest w grze jeszcze z tej strefy Oczywiście szanse się zmniejszyły w stosunku do tego co miało miejsce tutaj I wtedy fajnie by to wyglądało ale dalej taki scenariusz oczywiście dla siebie zakładam i gdzieś po drodze zyski realizuję, o czym będę Was również informował, jeżeli chodzi o mój eksperyment, o którym rozmawialiśmy we wczorajszym materiale. Doceniając Waszą pomoc i zaangażowanie w budowaniu mojego kanału, Macie możliwość wzięcia udziału w cyklicznych konkursach z nagrodami, w których do wygrania będą m.in. kryptowaluty, rabaty. Oraz moje kursy edukacyjne. W każdym materiale zadam wam pytanie, a wśród osób widzów mojego kanału, którzy na nie odpowiedzą, co dwa tygodnie będę losował właśnie te nagrody. Szczegóły i zasady konkursu znajdziecie w opisie pod tym materiałem. A pytanie konkursowe pod dzisiejszym materiał to czy Waszym zdaniem giełda Binance, a właściwie jej właściciel, Chce zniszczyć swoją konkurencję. Napiszcie, co Wy o tym sądzicie, lub po prostu napisz, jakiego Alitroina chciałbyś, chciałabyś, ja przynajmniej dla Was kolejny materiale. Pamiętajcie, zapoznajcie się z zasadami wzięcia udziału w konkursie, jakie odpowiedzi są brane pod uwagę. I przypominam również o progu, który kwalifikuje dany film do wzięcia udziału w konkursie. Szczegółowo opisałem to w zasadach konkursowych. Ok, mamy tutaj sytuację dosyć jasną. Akurat tutaj DXY w ostatnich godzinach spada. Tak mieliśmy otwarcie rynku wczoraj wieczorem. Mamy spadki, a Bitcoin nie rośnie, więc tak odwrotna korelacja, o której rozmawialiśmy dzisiaj nie występuje. No i troszeczkę i słabo, i niesłabo. Tak? Mamy tutaj takie po prostu nie wiadomo w którą stronę. Wczoraj zagrywaliśmy kilka pozycji na Futures. wrzucę wam to na Instagrama. A jeszcze dzisiaj pojawi się analiza jednego Alta, którego wybraliście w ankiecie na Instagramie, więc zbijajcie na Insta. Tam pojawi się właśnie ta analiza, ponieważ wybraliście jednego altcoina w piątek i tej analizy jeszcze nie zrobiłem, więc pojawi się oczywiście na Instagramie. Dzisiaj dwie pozycje odrobiły wczorajsze, że tak powiem, straty, więc zaczynamy nowy tydzień na zero w tym momencie. Ale dobra. Słuchajcie. Co tutaj wyrysowałem jeszcze? Mamy ten fioletowy box i mamy ten podwójny dołek jako lokalne wsparcie dla ceny. Pokażę Wam coś jeszcze, co w tym momencie zauważyłem, patrząc na wykres. Mierzenie Fibonacci'ego 61%, gdzie ładnie cena nam się właśnie tutaj zatrzymała. Mamy tutaj poniżej 78% w tej tutaj strefie, na pograniczu właśnie tego wsparcia. I byłby to też jeden z punktów, gdzie cena może nam się odbić i kontynuować ruch wzrostowy do strefy. Właśnie podażowej, czyli 21.522.800 Tego będę, tego będę oczekiwał, to znaczy szukam dla siebie w tym momencie Jakichś potwierdzeń mam Mieliśmy otwarte pozycje na wzrosty dzisiaj w tym momencie Ja już jestem poza rynkiem i zobaczymy co tutaj się wyklaruje Oczywiście mamy ruch wzrostowy, mamy korektę 61% zatrzymanie ceny I dalej mamy tendencję w tym momencie wzrostową, ponieważ lokalnie Jesteśmy od kilku dni w trendzie wzrostowym, tak? Wyjście tutaj z tego lokalnego procesu akumulacji i ruch wzrostowy do strefy podażowej. I tutaj wszystko się odbędzie. Czy teraz, czy później o tym to oczywiście zobaczymy. Dla mnie tutaj powrót powyżej 21 tysięcy dolarów będzie prognostykiem na kolejny ruch wzrostowy i tego będę dla siebie szukał. Natomiast mówimy o aktualnej sytuacji. Jeżeli cena nam zacznie tutaj zjeżdżać, to będę patrzył najpierw ten boks w zasadzie jego górną bandę, a potem na ten tutaj boks, który będzie trzymał przed dalszymi spadkami według strategii, których dla siebie korzystam i których uczę w swoich kursach. Tak? Także mamy tutaj oczywiście zawsze dwa scenariusze i czekamy na potwierdzenia. Na potwierdzenia, o których Wam tutaj mówię. Natomiast, jeżeli chodzi o konkretne wejścia, w jaki sposób ja wyznaczam, oczywiście tego Wam tutaj nie powiem, ponieważ jest to dla mnie i dla moich partnerów edukacyjnych. Ok, przechodzimy do analizy ETH. Co tu się wydarzyło na ETH? Na ETH mówiłem Wam też ostatnio o kierunku do tej strefy podażowej. Tutaj zagrywaliśmy również pozycję na wzrost. Ona została wybita w break even. Szkoda, troszkę zabrakło do take profitu. W break even, czyli pozycja zamknięta na 0. I widzimy powrót ceny poniżej linii trendu tej wcześniejszej, wzrostowej. I tutaj też czekam. Tak naprawdę dla mnie informacją o ruchu wzrostowym do właśnie tej strefy, a finalnie do kolejnej, tej większej. Będzie powrót powyżej 1833 i będę tutaj gdzieś szukał właśnie dla siebie pozycji na krótkiego longa. Być może z przejściem w shorta, co będziecie mogli zobaczyć na pewno w moich relacjach na Insta, w jaki sposób to rozegrałem wraz z partnerami edukacyjnymi. Właśnie kontynuacji ruchu spadkowego mamy tutaj tą strefę podażową, która raz utrzy... popytową, która raz utrzymała cenę, może ona zatrzymać cenę, natomiast ona już jest osłabiona i wtedy otwiera nam się droga tutaj do kolejnej Strefy. Trzeba będzie obserwować, co tutaj się wydarzy, aby podjąć jakieś konkretniejsze ruchy. Oczywiście patrzymy również na bitcoina, chociaż ostatnio, rynek zaczyna chodzić bardzo, bardzo dziwnie. Alty się odklejają, co w sumie jest dobre, ale zawsze gdzieś w głowie z tyłu mamy. Co z tym Bitcoinem? Jeżeli Bitcoin stoi, niektóre alty w weekend spadały, niektóre alty rosły, dominacja też rosła. Niektóre szły w górę, niektóre spadały, potem wszystko runęło. Także naprawdę jest rewolucja i ewolucja, jeżeli chodzi o rynek i w jaki sposób się porusza. Dot, jeżeli chodzi o Dota, o pamiętacie, mówiłem wam o tym, że mam tutaj pozycję na spadki, którą usunąłem, i to była w sumie dobra decyzja, chociażby, chociaż krótki short byłby tutaj zrealizowany. Stop loss nie byłby wybity. Cena, nawet jak wybiła, to jeszcze raz wróciła. Więc. Byłaby to pozycja w zysku, ale finalnie wygląda na to, że mamy kierunek północ i cena nam zmierza tutaj do 7,57, czyli kolejnej strefy, którą wcześniej wyznaczałem. Tak jak mówiłem, strefy kolejne wybijane, otwiera nam się droga do kolejnych poziomów. No i w sumie ciekawa sytuacja. Myślę, że warto obserwować okolice 6,87. Jako potencjalne poziomy na kontynuację ruchu wzrostowego I ja tak będę właśnie tutaj sobie robił Czyli potencjalny ruch wzrostowy właśnie z tej strefy Pytanie czy najpierw dojdą do strefy podażowej czy najpierw dojdą do strefy popytowej Jeżeli dojdą do strefy Jeżeli dojdą do strefy podażowej to będę szukał właśnie tego typu zagrywki Oczywiście pamiętajcie, że to co słyszycie to nie są porady inwestycyjne, a tylko i wyłącznie moja opinia na temat tego, co może się wydarzyć na rynku kryptowalut. Każdy z Was decyzję podejmuje za siebie na podstawie swojej wiedzy. Ja nie jestem doradcą inwestycyjnym. Dobra, zobaczmy jakie alty wybraliście. Swoją drogą tutaj fajne pytanie za wam zadałem i też niektórzy z Was fajne odpowiedzi dali. Tutaj wnioski również były w tym filmie z poprzednich Hossy. Z waszej strony nie ma. Nie ma altów wypisanych Więc Zobaczmy W piątkowym materiale Co wypisaliście, jakie altcoiny wypisaliście do analizy Uważajcie na tych skamerów, Chiliza, dobra możemy Chiliza zrobić, spoko Proszę bardzo za galę, ostatnia była Dariusz Ja już próbowałem, a to jest już nawyk Zawsze możesz zatrzymać i przybliżyć. Myślę, że na telefonie jest to widoczne. Strefy są widoczne, a zawsze można wrócić do tego. Wy, Ci tutaj, serduszko, można tutaj wrócić i zobaczyć sobie jeszcze raz w domu na spokojnie i nanieść to na wykres, tak? Bo te analizy też służą do tego, abyście się uczyli. BNB jest w produkcie spot premium, więc niestety nie. LTC możemy. Link, link, dobra, link dzisiaj wam. Zaspoileruje, będzie u mnie na Instagramie w relacji. Fajnie chodzi ostatnio link i właśnie. Znaczy, wczoraj dwa 200% na linku, ale dzisiaj zaliczyliśmy pozycję zyskowną, więc spoko, fajnie zaczyna chodzić. Bardzo mi się podoba ta kryptowaluta pod kątem tradingu. Dobra, co tam było? Chilis, tak, Chilis, 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 chilis. Swoją drogą, swoją drogą chilis zrobił nam fajny ruch tutaj z analizy sprzed kilku tygodni. Idealnie zapany dołek, tutaj analizowała dla Was. Potem mieliśmy retest tej linii trendu i kolejne strefy podażowe. Tutaj szorcik wybity w break even. Tutaj zaliczony stop lossik, którego dzisiaj Wam pokazałem również na Instagramie. I dojście do tej strefy, zobaczcie. Idealnie cena doszła do wyznaczonego przeze mnie poziomu, co do centa. I zaliczyła właśnie wczoraj ruch spadkowy. Kolejny poziom realizacji zysków to właśnie kolejne tutaj zielone, które oczekują. Fajnie pochodził, fajnie zostało to tutaj zrobione i osiągnięte. Szkoda tylko, że beze mnie. Fajnym poziomem, gdyby były mocne spadki, to są okolice 20 centów. Na pewno warto zwrócić też uwagę na to wsparcie 22 centy. No i tutaj mamy kolejne poziomy do zrealizowania. Na razie wygląda to wzrostowo, patrząc na tą świeczkę, która dzisiaj się otworzy. Jeżeli cena nam zacznie tutaj wybijać i wróci poniżej tej linii, no to myślę, że że zobaczymy zjazd właśnie chociażby do tego, do tego wsparcia, które było tutaj przetestowane, ale zwróciłbym uwagę również na ten poziom tutaj, czyli 24 centy w przypadku ruchu spadkowego. A tak wspomniałem, 20 centów wygląda tutaj soczyście po takich wzrostach, jako mocniejsza korekta. LTC, LTC dawno nie robiliśmy. Zobaczmy, co tam słychać na Litecoinie. O, widzę, że tutaj Litecoin miał ładną pompkę. Były wyznaczone poziomy kiedyś, i w sumie ten poziom może być poziomem realizacji zysków dla LTC. Co tutaj jest wyżej? O, i w sumie kolejny poziom. W sumie też tutaj wygląda nieźle. Natomiast nie widać tutaj ciekawych poziomów na potencjalne zakupy. Oprócz tej tutaj lokalnej strefy, około 57-53. Ok, to by było na tyle. Także widzimy się na Instagramie. Wbijajcie pod darmowy kurs. Zobaczcie, co dla Was przygotowałem. Odpowiadajcie w komentarzach na zadane pytanie. Weźcie udział w konkursach i widzimy się w środę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Niech bitka między Wami. Piona.